Nazywam się Katarzyna Ryrych i piszę książki. Piszę książki dla młodzieży, dla dorosłych i dla Was, młodszych czytelników. I pewnie nieraz zastanawialiście się, skąd biorą się pomysły na napisanie takiej historii. Zgromadzić pomysły na napisanie książki możemy praktycznie wszędzie. Może to być ulica, może to być park, może to być nawet biblioteka. Więc kluczem do tego wszystkiego jest nasza wyobraźnia. To jest takie narzędzie, które pomaga nam przetworzyć wszystko, co rejestrujemy codziennie, pozwala nam to zapamiętać i pozwala nam to później wykorzystać. Z napisaniem książki jest dokładnie tak, jak ze zrobieniem pysznych babeczek z kremem truskawkowym i jeszcze truskawką na samym wierzchu. Otóż, taką babeczką jest nasza wyobraźnia. Do babeczki wpada wszystko i formuje się w niej bardzo pięknie w treść. Opowiadanie, piosenkę, wiersz, cokolwiek przyjdzie nam do głowy. I na samym wierzchu znajdziemy gotowy produkt. Tą naszą wisienkę na torcie, zwieńczenie naszej pracy. Skąd biorę pomysły na swoje książki? Przede wszystkim słucham. Słucham ludzi w różnym wieku, słucham tego, co mówią, jak mówią, o czym opowiadają. Słucham tego, zwracając uwagę na ich emocje. Czasami pomysły biorą się ze wspomnień moich własnych. Czasami jest również tak, że przychodzi mi do głowy jakieś fajne słowo, jakieś fajne zdanie. I myślę, że byłaby to bardzo ciekawa książka, właśnie napisana pod tym tytułem. Dlatego realizując swój pomysł, staram się, żeby ta książka była ciekawa, żeby została przez Was zapamiętana, nie pokryła się kurzem gdzieś na zapomnianej półce, tylko żebyście ją po prostu polubili. I to jest właśnie ta moja truskawka na babeczce. A Wy? Co robicie z Waszymi pomysłami? Jak je realizujecie? Zapraszam Was teraz na dalszy ciąg dyskusji, którą przeprowadzicie pomiędzy sobą w klasie. Dziękuję.